Przed Wami lista polskich fighterów walczących dla najlepszej federacji na świecie, jaką jest UFC. Zapraszam. Lecz zanim zacznę, chcę podziękować za ogromną, jak na mój kanał, liczbę wyświetleń pod analizą walki Mameda z Borysem. Może i trochę kontrowersji z moją analizą, lecz opinie były podzielone w komentarzach, jak i łapkach. A więc zaczynamy. Startujemy od kobiet i naszej mistrzyni. Joanna Jędrzejczyk, czyli wielka mistrzyni wody słomkowej z rekordem UFC 8 wygranych bez porażki, pierwszy raz zawalczyła w 2014, jednogłośnie wygrywając z Julianą Limą. Następnie dostała szansę zawalczyć z doświadczoną Claudią Gadelą, oto kto zawalczył pas. Niejednogłośnie udało się wygrać i już w marcu 2015 roku w swojej trzeciej walce zdobyła pas wagi słomkowej, którego broni do dziś. Jest ona genialna, jak na razie w jej wadze nie ma nikogo, kto mógłby jej zagrozić. Jeśli skupimy się na przeszłości, to wieści raczej smutne. Joanna ogłosiła, że około 31 roku życia zamierza odejść na sportową emeryturę, czyli realnie może jeszcze wejść do oktagonu 3 razy. Karolina Kowalkiewicz. Wiele osób kojarzy ją pewnie z KSW, była tam mistrzynią, a swoją przygodę z UFC zaczęła w 2015 roku, gdzie w Orlando wygrała jednogłośnie z Randą Marcos. Jak źle wymawiam nazwisko, to poprawiajcie mnie w komentarzach. Później zawalczyła dwie walki, które dość łatwo wygrała, aż w końcu zawalczyła z Joanną i jednogłośnie przegrała decyzją sędziów. Była to piękna walka, jednak Karolina nie miała z nią szans. Tydzień temu zawalczyła z Claudią Gadelą, która również walczyła z Asią aż 2 razy, jednak została ona poddana już w pierwszej rundzie. Jej przyszłość w UFC będzie pewnie zależała od tego, czy wygra kolejną walkę. Jeszcze nie wiadomo, z kim zawalczy, ale teraz pewnie trudno będzie jej dostać kolejną szansę walki o pas. Przejdźmy teraz do mężczyzn. Krzysztof Jotko. Zadebiutował on w 2013, gdzie decyzją sędziów wygrał Bruno Santosem z Brazylii. Niestety kolejną walkę przegrał przez duszenie gilotynowe w drugiej rundzie. Jednak Krzysiek w swoich kolejnych walkach nie zawiódł i wygrał aż 5 walk z rzędu, co wzbiło go w rankingu na 10 miejsce wagi średniej. 2 miesiące temu zawalczył on z Davidem Branchem, doświadczonym zawodnikiem, którą niestety przegrał niejednogłośną decyzją. Patrząc na to, że wygrał on 5 walk z rzędu i znajduje się dopiero na 10 miejscu w rankingu, daje do zrozumienia to, że jeżeli nie przyjdziesz tu jako gwiazda innych wielkich organizacji, znalezienie się w topce może zająć ci bardzo długo. Jego przyszłość to jeden wielki znak zapytania, wszystko zależy od tego, czy spodobał się on promotorom i jaką walkę dostanie za jakiś czas. Peter Sobota. Czyli nasz niemiecki Polak zadebiutował na UFC już w 2009, przegrywając z Paulem Taylorem, a następnie jednogłośnie swoje kolejne dwie walki. Federacja straciła zainteresowanie jego osobą, zobaczyła go dopiero, gdy musiał on się zrehabilitować i wygrać 5 walk z rzędu, a jedną zremisować to nie z byle kim, bo z Borysem Mańkowskim. I w 2014 zmierzył się z Pawłem Pawlakiem, wygrywając jednogłośnie na punkty. Następnie poddał on Steve'a Kennedy'ego. Kolejną walkę przegrał, jednak ponownie udało mu się zrehabilitować i wygrać kolejne dwie walki, jednogłośnie i przez knockout. Jak na razie mierzył on się z zawodnikami z mniejszej półki. Teraz powinien dostać kogoś o wiele lepszego, więc zostaje nam czekać. Teraz przejdźmy do wagi ciężkiej. Więc Daniel Omielańczuk. Zadebiutował w 2013, gdzie do trzeciej rundy przegrywał na punkty z Australijczykiem. W końcówce udało mu się trafić pięknym lewym sierpowym. Swoje kolejne dwie walki przegrał jednogłośnie. Jednak udało mu się pokazać z dobrej strony i zwyciężył 3 razy, z czego jedną z Aleksandrem Olejnikiem, w tym momencie z rekordem 51 wygranych i 10 porażek. W 2016 dostał on szansę walki z 10 w rankingu Stefanem Struwem, jednak przez duszenie przegrał w drugiej rundzie. Parę miesięcy później zmierzył się z Amerykaninem, jednak niejednogłośnie przegrał na punkty. Już w lipcu Daniel zmierzy się z Curtisem Blatesem. Jeżeli wygra, otworzy mu to szansę do podjęcia walki o najlepszą dziesiątkę. Ostatnim zawodnikiem, jakiego opiszę, będzie znany wam wszystkim były mistrz KSW Jan Błachowicz. 14 w rankingu wagi półciężkiej. Zadebiutował w 2014, wygrywając przez knockout ciosami w korpus. Kolejne dwie walki niestety jednogłośnie przegrał na punkty. W swojej czwartej walce bardzo dobrze pokazał się włodarzom, wygrywając jednogłośnie. Dlatego jako iż rywal Aleksandra Gustafsona doznał kontuzji, zastąpili go Polakiem. Miał on ogromną szansę wzbić się na trzecie miejsce w rankingu. Polak przegrał jednogłośnie, lecz pokazał się z dobrej strony, a panowie zostawili do siebie wielki szacunek. Po walce z wielkim Szwedem decyzją przegrał z Patrykiem Kuminsem i od jakiegoś czasu ma on kontuzję prawej ręki. Jednak już niedługo wraca na ring.
i będziemy mieli okazję zobaczyć go jeszcze parę razy. Mogę jeszcze wymienić Marcina Tyburę, który już niedługo będzie miał szansę zmierzenia się z legendą Andrzejem Arlowskim oraz Damiana Stasiaka, Damiana Grabowskiego i Marcina Helda. Dzięki za oglądanie, zostawcie opinię w komentarzach i piszcie propozycje kolejnego filmu.